Błogosławieni Miłosierni, taki tytuł nosi teledysk, który promuje Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Młodzi odliczają czas. Do spotkania z papieżem Franciszkiem zostało już tylko 11 dni. Światowe Dni Młodzieży to wydarzenia organizowane nie tylko w Krakowie. Do Zielonej Góry już w najbliższą środę przyjedzie grupa młodzieży z różnych krajów. W sumie będzie to około 400 osób. Do Zielonej Góry przyjeżdżają ludzie tak naprawdę z całego świata, z Boliwii, z Hiszpanii, z Włoch, z Francji. Także my chcemy też troszeczkę zaangażować mieszkańców w to, pokazać im, co się dzieje w mieście, też zachęcić do tego, żeby przyszli i zintegrowali się z tymi ludźmi. Diecezja zielonogórsko-gorzowska przygotowuje diecezjalne Dni Młodych. Goście z zagranicy spędzą czas w Zielonej Górze pod opieką wolontariuszy. Swój udział w tym wydarzeniu będzie mieć także Stowarzyszenie Młodzi Lokalni. Na deptaku młodzież z Zielonej Góry i goście z całego świata zatańczą Belgijkę. Przed ratuszem będzie rozstawiona scena, będzie po 21:00 odbywać się dyskoteka. My zapraszamy wszystkich przed samą dyskoteką około godziny 20:50 na odtańczenie Belgijki. Mamy nadzieję, że pobijemy rekord, bo rekord Guinnessa, rekord Polski w tym jest 1060 osób. Zobaczymy, czy nam się uda. Młodzieżowa Rada Miasta także angażuje się w diecezjalne Dni Młodzieży. W przyszły wtorek o godzinie 10:00 na Starówce przy Hotelu Śródmiejskim odbędzie się wspólne malowanie muralu upamiętniającego Światowe Dni Młodzieży 2016. Mural będzie się mieścił w przejściu pod Hotelem Śródmiejskim. Skąd katedry, jakby się wychodziło w ulicę Kupiecką, powstanie tam mural. Mural będą częściowo malowali goście z różnych krajów, również zielonogórska młodzież i nasi zielonogórscy artyści. Zapraszamy serdecznie. Jutro poznamy wszystkie szczegóły Światowych i Diecezjalnych Dni Młodzieży. Specjalną konferencję prasową organizuje Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.